Okej. Okay. Wow, dużo rozmawiania, ale niestety tak to już jest w grach RPG. Dobra, właśnie musimy z kolesia znaleźć i zapuszkować. Nie jest, nie należy to trudnych misji. Jestem nadal w szoku tą rozmową z Taggartem. Nigdy nie wiedziałem, że można tam wejść i pogadać z nim. Myślałem, że znam tę grę od podszewki. A to takie zaskoczenie. Zawsze szedłem po prostu do jego... za kulisy po prostu. Do jego biura. Nawet o tym nie wiedział. I może tak było lepiej? Kurde, no. Do you believe in love, love? O ile policji, rany. Sorry, but we've diverted all the trams. There are no more coming to this station. But how am I supposed to get? Przyznaj coś o mnie. Fajnie to zrobili, te opadania, ale czasami no z takiej wysokości zeskoczyć, no bez przesady, no przecież to jest... To jest po prostu śmieszne. Czemu przyszukujesz śmietnik? Chyba powinienem doskoczyć, nie? Spokojnie. Uwaga, uwaga, X-Cup, X-Cup. Nic, czyli kanały. Co tu jest? Łyskacz. No. Przecież tylko troszkę. Wow. Już otrzeźwiał nagle, tak? No, chociaż w sumie się nie dziwię, w sekundę wychylał całą flachę. Wow, co my wie, co tu mamy? Co tu jest w ogóle? Bomba! Dobra. Idziemy naokoło. Tak, panie Winchester. Dean czy sam? Mówię poważnie. Płacimy panu za noszenie rzeczy z miejsca na miejsce, nie za opinie administracyjne. Te akta sprawy... I proszę uważać wejście do kanałów. Kostnicy, nie chcemy robić spektaklu. Kotto. Spoko. Lunatyczny świat. Wstępne. Oto login i hasło do komputerów. Kurde, to jest wszystko, jeśli chodzi o ten. A, bo to jest jakieś tyły tego. Jakaś piwnica. Jezu, jak się nazywa. O. Jakaś piwnica. No wiecie, komisariatu. Tak, on tam już jest. O tam. On ma jakichś przydupasów swoich. W sumie to chodźmy tędy. Chociaż tu nie ma jakichś... O, nie zapisałem! Niespodzianek. Czy to nie głupi pomysł poczekać i po prostu strzelić mu w jajka? Czyli w tyłek. No. Rozbój bombę jeszcze. To zaraz rozbroimy. To ściwa dusza. Access granted. No, pięknie, pięknie. Wyłączymy. Tyle. Jeszcze wyłączymy tylko bombę. No.
On sam pracował, to jest dziwne. Poziom na pierwsze 4. Musiałem sobie to powiększyć na ten poziom. Że mogę użyć zawsze tego, nie? A nie wezmę spamu, już nie zrobię. Niech to! Misklik, kurde! Nie. Nie mam co teraz ulepszać w sumie. Mogłem tak wyłączyć cały prąd. Prąd. Wracamy. Tylko czy w tamtym miejscu dokładnie? Nie jestem pewien. Oko. Tak, brak mi. No i. Brak miejsca. Co masz przy sobie? Lunatyk. Cały mechaniczny był w sumie. O. Kupimy sobie. Powiększymy. Nie ma co. Wracamy tą samą drogą. Po co mi iść gdzieś tam naokoło? Tak, widzimy, że ta droga jest funkcjonalna. Szybka, prosta misja. Dostaliśmy Praxis. Kurde, musimy tak, musimy tam wrócić tą samą drogą. Ho! Ej, no skacz! Adam. Okej. Tu powinno być... Nie, no nie wiem czy... A jest przejście, a tędy może przejść. Kurwa, okej. Ale nic nie obrywaliśmy, fajnie. Ta, tu jest przejście. Czemu jest... A, znowu zostawili najwyraźniej. Pomyśleli, że zbyt dobrze mamy, że możemy sobie przechodzić pomiędzy kubłami. A ten dłuższy bieg nawet jest przydatny, jeśli mam być szczery. Tu okno otwarte. Chyba to było otwarte okno, nie jestem pewien. Dobra, i akurat posprzedajemy sobie, nie? Sprzedaj. Sprzedaj i broni dużo mam do sprzedaży. Strzelbę. Pistolet maszynowy. Ciężki karabin. Chyba wsio. Wsio. Tak, wszystko. Ja wiem, czy wkrótce. Chyba już nie zobaczymy, stary. Żegnaj, przyjacielu. W sumie to mamy jeszcze jedną trzecią gry. Jeśli dobrze się orientuję. Ale spokojnie, ja mam czas. W sumie powinienem się wrócić teraz dokąd? A, do Sandalowa mam się apartamentu. A, i tam będzie czeka nas mała niespodzianka. Czy w postaci kogoś. I really appreciate you helping us out, Adam, but we're running out of time. We gotta find White before he blows something up. We're in the clear. I left White unconscious in the sewers under the precinct. Thank God. The chief finally took me seriously and is sending some men to help out. We'll take it from here. Great. Anything else? Oh, and it isn't much, but take this. The cops have a Deadpool going. I don't like it, but you take down a cop killer and you get a bounty, and that sort of thing. I usually reserve this to pay off our CIs, but I think you earned it. I threw in a little something extra for bringing him in alive. It's good to know you're still one of the good guys, Jensen. By the way, Nikki, White's bomb wasn't even explosive. It was a gas bomb. I managed to disable it, but you might want to get a disposal team down there to do a proper sweep and clean. Ah, shit! I totally forgot about that. I'll get EOD on it right away. Last thing we need are more casualties. Man, I'm sure glad I bumped into you tonight. You're gonna have to let me buy you a pint down at Maggie sometime. If I hang around you long enough, maybe some of that famous Jensen swagger will rub off on me. Yeah, we'll do that sometime. Take care of yourself, Nicky. Normalny, glina. Come in, Central. Browar, co się mówi to browar? To jest super sprawa.
Trochę tu porządku zróbmy, bo... Wurdel. Burdel w całym mieście, nie widziałem tego jeszcze, popatrz. O, popatrz. Świetnie. Okej, no, nareszcie możemy iść do mieszkania Taggarta. Mam dwa praksy tam zostały. Okej. Kurde, ja tutaj, te podejście, tak teraz gram. Jest najlepszym podejściem, jakie wykonywałem kiedykolwiek. O co się robocie? Bo użyję siły. Naprawdę, nie przesadzam. Zdobyłem więcej praksis. Naprawdę, wykonuję wszystkie misje bardzo dobrze. Niesamowicie, to pewnie dlatego, że gram już trzeci raz. Oczywiście tu nie Vampire Masquerade, który grałem już raz 20 razy. Nie zmienia faktu, że świetnie mi idzie i tutaj też. Piątka. Co tam jest? Ciekawy jestem. Dobra, no. Po coś mamy te praxis. Nie, nikogo nie czekam. Access granted. Okej. Co tu mamy? Wow. Ktoś mi tak podawał kody do tego, jeśli dobrze pamiętam. Gaz. There's a sickness coming, my children. Gray and deadly. It will come. Jak to wyłączyć? We will bow to them. Czy jest jakiś wyłącznik, jakaś konsola? Nie, tam na górze nic nie ma. Teraz ja mam oddycharkę? Oczywiście, że tak. Zapomniałem, że kupiłem sobie przecież. Tu jest! Kupić jestem. Łamiemy się dla samego porządku. Ale fajnie ta oddycharka, bardzo sprytnie zrobiona jest. No właśnie. Fajnie, fajnie, tak coś. Super. Teraz, kurde. Czyli co? Po co mam z tym łazić? Chociaż nie, dużo tego nie wziąłem. Potem się sprzeda. I tak będziemy jeszcze w chęgszy. Więc spoko, jeszcze wykonamy dwie dodatkowe misje w chęgszy, a potem już idziemy z głównym wątkiem. No plus jedna dodatkowa jeszcze w głównej misji na końcu samym. Więc spoko. O, mogłem schodzić spokojnie, zamiast się wspinać. Czy ja tu nie byłem? Nie chodziłem tutaj na tego? Na teren właśnie, wszedłem tędy. Teren tancerzy. Kurwa! Zapomniałem! Że mieszkanie nie jest opuszczone. Tak, chodziłem tutaj na teren tancerzy. Just
Ach, to jest takie proste. Tutaj, tędy. Praktis tam leży, a tam będzie... To jest typowa podpucha. Wiedziałem, dwie bomby tam są. A oto idzie Ezekiel. Palm top. No, safe. Cześć brachu. Ale brak wezmę je. Okej, myślałem, że okej, czyli spoko wszystko. On żyje, czy? Nie żyje. Tak, nie żyje, zabili policjanta. Kurde. Ta, ukryte przejście. Czy jak ukryte? Czy tu nie ma czegoś jeszcze? Wow! A to, a nie, to ludzie na zewnątrz, myślałem, że to coś strażnicy. Okej, to jest tajne przejście. To był safe. Okej, ale co tu jest? Tu jest przejście właśnie tutaj? Pritchard, looks like Sandoval's got a secret bunker. I'm gonna flush him out. Let's hope he's still there. Zaraz, gdzie jest ten safe, o którym wspominał? Mówił, zmieniłem klucz do save'u. Do safe'u. Save'u. Tu jest, okej, za obrazem. 5, 4, 6, 3. Kurde, pięknie. A przejdziemy tędy, co mnie to? Kosztuje tylko jedną bateryjkę. Użyjemy sobie od razu. This is the spot, man. Keep looking. Doesn't make sense. I know something was there. Pomyślałem, że pokażę wam też zabijanie, które jest bardzo efektowne. Nie ma co się bać zabijać tutaj. Trochę wprowadzimy akcji. Tłumik, nie? Ci co nie robią? No ma oddycharkę. Klucz? Tak, świetnie.
Nigdy nie grałem strzelbą, powiem wam szczerze. Ja tu pamiętam, jak się przekradałem milion razy. A teraz tak prościzna. 8218. Co miny? Mogę się podnieść stąd? Nie bardzo. O, tu jeszcze dostaniemy odkrywcę. Czy w zwiadowce? Nie. A tak, dostaliśmy, fajnie. Fajnie. Dobra. A tu? O, mam coś do tego. Te beczułki są jakimś cudem tak odporne na wszystko. Mógłbym przejść tędy, ale po co, jak mogę sobie rzucić beczułką? Okej. And this is why I urge every member of my staff, every man and woman dedicated to the true mission of the Humanity Front, to do the same. Isaias, if you're watching this, I beg you, do not allow misplaced anger to destroy everything we have struggled to achieve. It's over. He knows I can't come back from that. Everybody knows, Sandoval. You can't hide from what you've done. What I've done, Mr. Jensen? I spent years patching people back together from augmentation botched jobs and systemic organ rejection brought on by implants. And now, because of Bill's betrayal, I'll never practice medicine again. You really want to help someone? Tell me where Seraph's scientists are. I wish I could, Mr. Jensen. But my involvement ended right after I failed to remove their GPLs. You failed? Turns out, my surgical skills weren't good enough to bypass David Seraph's insurance policy. So for all I know, those little implants are broadcasting right now. On a frequency so low, your network specialist wouldn't think to look for it. You changed the frequencies. You have your answers, Mr. Jensen. And I've lost all of mine. The courts may think I have much to atone for, but my court will be a higher one. Oh, tego też nie miałem. I thought I'd take that gun with me when I go. You got everything you came for. Please, just leave. Believe it or not, I'd rather you didn't kill yourself. That's because you have no idea what tortures I've endured. The guilt, the shame. I was told the scientists would be used to find a peaceful solution to the augmentation crisis. Instead, I was involved in kidnapping and murder. My life ended that night. It's time for me to go. Think about it. Are you really in such a hurry to face that higher court of yours? At least there are no lies before God. Did you see that abominable press conference? William Taggart all but accused me of terrorism. He claimed that all the violence committed in the name of our cause was the result of my influence. So stay alive long enough to tell him your side of the story. He already knows it isn't true. I trusted that man. For years I gave him loyal service and he betrayed me. He sacrificed my freedom and good name to save the reputation of his organization. It's no use fighting him. He'll just spin it again. At least if I die, he'll never be able to use me again. So that's your plan? Just lay down and die so you can't be used again? That's bullshit. You need to face what's coming. There's a very thin line between martyr and victim, Sandoval. And if you pull the trigger, you won't be remembered as either. You certainly like taking chances, Mr. Jensen. But your point has merit.
Maybe I did give up too easily. I made it my life's work to try and help people. But Humanity Front was losing people to the so-called...